Witam Was serdecznie. Jesteśmy w Berlinie. Dzisiaj jest niedziela 17 marca 2024 roku. Część pierwsza zaczęła Marta Tafelski śpiewała o pokochaniu siebie. O pokochaniu wreszcie siebie i to prawdziwe pokochanie siebie. To jest nie tylko pokochanie siebie w sobie, bo to często przeradza się w pewien egoizm, jako ego, takie egoistyczne pokochanie, kosztem innych też często, a prawdziwe pokochanie siebie i ta nasza zmiana jakościowa życia, która jest pochodną już tego prawdziwego poko pokochania, to jest pokochanie siebie w sobie i pokochanie siebie we wszystkim, co jest. Tak? Za chwilę sobie o tym porozmawiamy, bo to nie, jesteś nie tylko tym, tą formą, tą kropelką,, tak? ale jesteś też i wszystkim. I to jest klucz do tego, żeby nasze życie stało się rajem na ziemi i Ty na ten raj zasługujesz. Ty po to tutaj jesteś, żeby go doświadczać, żeby go smakować, żeby go kreować ten, ten swój raj na ziemi. Masz, zasługujesz i masz prawo na życie w pełnym dostatku zdrowia, w dostatku szacunku, w dostatku miłości, w dostatku wdzięczności, w dostatku akceptacji, w dostatku wszelkich dóbr materialnych, i w dostatku samorealizacji. Ty na to wszystko zasługujesz i ty możesz po to sięgnąć. Tak? Po to wszystko, co najlepsze. Dotychczas było jak było. Było tak jak było, dlatego że zostaliśmy w pewien sposób zaprogramowani na inne postrzeganie i na inną komunikację, i dlatego nie wiedz... chcieliśmy, żeby było cudownie, ale nie wychodziło. Tak? Natomiast w momencie, gdy tylko dwie, jakby rzeczy zmienimy w swoim życiu, postrzeganie i komunikację, o czym będę tutaj dziesiątki razy się powtarzał, tak? Kluczowe zwroty będą wielokrotnie powtarzane, po to, żeby bardziej zakotwiczyły u Ciebie. I będę mówił bardzo często o postrzeganiu i o komunikacji. I to, co trzymało nas w starym świecie, bo, czyli jest jakiś stary świat i jakiś taki nowy świat, tak? I żeby sobie rozróżnić te światy, postawimy sobie taką symboliczną granicę między tymi światami, ja ją położę tutaj, na Ziemi, tą granicę, i czasami będę przechodził tu i mówił językiem tego nowego świata, tak, a czasami będę przechodził tu i symbolicznie będę mówił językiem nowego świata. Wiem, że to tak bardziej jest y, zmysłowe dla, dla widzów, dla słuchaczy i bardziej y, łatwiejsze do, do rozróżnienia. Więc Zostaliśmy zaprogramowani na postrzeganie, że wszystko jest oddzielone od wszystkiego. Tak? I że, że w życiu trzeba walczyć, i że, że, trzeba walczy, że trzeba w tym życiu, jednym, jedynym życiu, bo się dowiedzieliśmy, że jest jedno, jedyne życie, że się rodzimy i że kiedyś tam umrzemy, i że, że żeby coś mieć, to trzeba zawalczyć w tym życiu. Tak? I że jeśli walczyć, to znaczy, że też i nam ktoś tam z nami rywalizuje. Tak? Że trzeba być najlepszym, że zdarza się, że też ktoś zagraża naszej karierze albo naszym sukcesom, więc że są jacyś inni, co nam zagrażają. I byliśmy też programowani na to, że są jacyś inni, też i inne nacje, które nas zagrażają. O tym przypominały nam zawsze 1 września przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego, te akademie w szkole, tak? że, że rozpoczęcie wojny. Czyli, że jest jakaś nacja, która nam zagraża, tak. Taki program był wgrywany i przypominany ciągle. Potem, po pewnym czasie, że jest jeszcze druga nacja, która 17 września napadła na Polaków i że nas, nam zagraża, tak? Potem, że, w, w, że wydarzały się jakieś rzeczy na wschodzie Polski, które z, niby z winy pewnego narodu, tak, że i że to ten naród nam zagraża. Byliśmy programowani na strach przed Niemcami, przynajmniej ja tak byłem tak programowany na strach przed Rosjanami, na strach przed Ukraińcami, przed Żydami, przed innymi różnymi nacjami. Ja też jako małe dziecko we wsi byłem programowany na to, żeby że jak wjeżdżają taborami cyganie do wsi, to żeby nie wychodzić poza furtkę, nie wychodzić poza ogrodzenie, bo mogą mnie ukraść i sprzedać gdzieś na targowisku, tak? Więc tak, więc ze strachu, no trzymałem się blisko domu, tak? Bo tak zostałem zaprogramowany na jakieś zagrożenia, tak? I my tak będąc programowani na te zagrożenia, które były ciągle przypominane nam, albo na początku w dobrej wierze programowali nas rodzice, albo dziadkowie, albo inni, którzy nami się opiekowali, tak? jako małymi dziećmi, bo tak nie było kiedyś przedszkoli ani żłobków i mówili, że, że trzeba uważać, że, że trzeba się bać, tak? że jest tak dużo ludzi, że ludzie to złodzieje, tak? że oszuści, że, że mordercy, żeby w nocy nie wychodzić na, na ulicę, bo mogą skrzywdzić. I będąc tak programowanym i ciągle przypominanym, jeśli ten program o tym, że jest ktoś, kto może nas skrzywdzić tak, i że trzeba się bać, jeśli on został wgrany przez dziesiątki razy do, do naszego umysłu tak, i my przypomnieliśmy sobie ten program, te programy to są wirusy. Tak, na razie demaskuje te, te programy, które nas prowadziły przez ten pierwszy etap w życiu, po to, żeby. W, żeby w to miejsce wprowadzić sobie lepsze oprogramowanie, tak? I żyć już tą pełnią życia i żeby nikogo się nie bać, bo tak naprawdę jest świat, w którym ci nic nie zagraża. Jest świat, w którym o nic nie musisz walczyć i przed niczym nie musisz uciekać, tak? Nie musisz z nikim rywalizować. Tak? Świat, w którym ci wszystko służy i wszystko ci sprzyja. Wszystko ciebie prowadzi i wszystko się tobą opiekuje i wszystko ciebie karmi jest ten świat, jest w zasięgu twoje, twoich zmysłów i two, twoich, twoich rąk, tak jakby, tak? Jest, jest dla ciebie ten świat i ty możesz do niego wejść, możesz po te wszystkie dobra tego świata sięgnąć, tylko jest kwestia zmiany pewnej częstotliwości. Naszą, nas trzymało w tym starym świecie pewna częstotliwość związana ze strachem przed kimś, przed czymś na zewnątrz, tak? Jakaś walka Rywalizacja albo ucieczka. Trzymały nas też emocje do kogoś za coś, tak? My sobie dzisiaj to wszystko rozpracujemy, tak? Te, te, to oprogramowanie wirusowe, które nas trzymało w tym starym świecie i, i te emocje, które nas tutaj trzymały, my też sobie popracujemy z tymi emocjami, żeby, bo to trzeba je prze, przepracować w pewien sposób i zmienimy częstotliwość naszą w nas samych. I po prostu poprzez zmianę częstotliwości, my opuścimy ten stary świat i przejdziemy do całkiem innej rzeczywistości, gdzie tutaj nam się już wszystko samo pięknie układa. I, żeby, I kluczem jest tutaj to, jak Marta śpiewała, to pokochanie siebie, ale nie tylko w sobie, lecz także we wszystkim, co jest. Bo nie jesteś tylko i wyłącznie tą ludzką istotą. Tak byliśmy programowani na utożsamianie się tylko i wyłącznie z. Awatarem, tak? że my mamy tylko, urodziliśmy się jako kobieta albo mężczyzna, tak? Nie, jako to dziecko, od razu wtłoczeni w te trzy systemy zniewolenia. Tak? Pierwszy system to zostaliśmy zarejestrowani w jakimś urzędzie pod jakimś numerem PESEL jako Polak, płci żeńskiej albo, albo męskiej, tak? i w jakimś systemie organizacyjno-politycznym i narodowym. Chwilę później zaniesiono nas tak do, do jakiegoś systemu religijnego i tam zostaliśmy podłączeni pod ten system poprzez rytuał chrztu i ponawiane były te rytuały, splątania z tą koncepcją poprzez kolejne rytuały. I też później, a dzisiaj jest to jako pierwszy krok podłączenie pod system farmaceutyczny poprzez szczepienia, które w Polsce, gdy dziecko się rodzi, to od razu jest ono zagrzybiane i zapleśniane tak? przy pomocy tego, tego pierwszego, tych szczepionek w, tym, w tych pierwszych godzinach życia tak naprawdę. Tak? Czyli jest podłączane pod pewien system farmaceutyczny już od tego momentu i pod pewne procedury. Tak? I one powodują takie Prowadzenie tych owieczek, bo ten człowiek staje się owieczką, jeśli będzie dalej spał, tak? Ja też doświadczyłem tych wszystkich szczepionek. Może nie wszystkich, no ale jakiś tam szczepionek doświadczyłem, bo tych ostatnich to wiadomo, że nie, tak? Natomiast doświadczyłem tego bycia tym no, w szcie tak? ochrzczonym i też mam numer PESEL, tak? W tym systemie. Natomiast y, doświadczyłem też różnorakich, byłem programowany na, na to, żeby, żeby ugrać sobie w tym, że to jest jedyne życie, więc trzeba sobie ugrać coś w tym życiu, więc trzeba się kształcić w wiedzę, w walkę, y, żeby być kimś, tak? Żeby być kimś w hierarchii jakiejś takiej administracyjnej, żeby być specjalistą, kierownikiem, może naczelnikiem, a może jakimś tam ministrem, tak? Tej hierarchii, potem jest hierarchia jeszcze e, wojskowa czy mundurowa, żeby być e, też jakimś tam niższego rzędu, a potem może nawet generałem, tak, albo wojska, albo, albo tej policji, albo tam nie wiem czego, albo iść w kierunku hierarchii, ustawić się w hierarchii tej e, no, takiej kapłańskiej, tak wziąć najpierw czarny mundur, potem może yy, purpurowy, czy jakiś tam inny. Czyli, że jest świat, tylko trzeba się, yy, i żeby mia być, mieć dobrze, to trzeba się ustawić w jakiejś hierarchii i piąć się po szczebelkach tej hierarchii. To jest rozwiązanie takie systemowe, które jest nam wtłaczane poprzez edukację. Tak? Natomiast, tak naprawdę Twój rozwój, tw Twoja samorealizacja jest w całkiem innym świecie. Gdy Ty odnajdziesz, Swoją pasję, tak jak Marta, która odnalazła jako przez dziesiątki lat księgowa, tak? Lewopółkulowa urzędniczka księgowa, tak? Ale ta pasja coraz bardziej chciała wyjść na powierzchnię i się wyrażać. Ja także byłem edukowany na uniwersytecie jako, jako ekonomista, jako jakiś tam księgowy, jako od marketingu albo od czegoś tam, tak? Natomiast coraz gorzej się z tym czułem. Wręcz nigdy po zakończeniu studiów nie pracowałem na żadnym etacie, ani dnia, ani minuty, ani sekundy, tak? Ja chciałem być wolnym człowiekiem, więc po tym wykształceniu y, zacząłem własną działalność gospodarczą, mimo że zacząłem też doktorat, ale ta, ta edukacja tam, na, ta taka teoria tak już mi przeszkadzała i ograniczała tą, tą moją chęć. Wyrażania. I dopiero pod koniec, gdy miałem już około 28, 29-30 lat, pojawiała się ta potrzeba, aby się wyrażać, tak jak Marta, też poprzez głos, ale poprzez śpiew, ja poprzez mowę, tak? I zacząłem mówić, a do tego czasu krępowałem się, wstydziłem, miałem tremę, tak? Dzisiaj nie ma żadnego problemu. Mogę wyjść, nieważne ile jest osób. Może być stadion narodowy, i też wyjdę i będę mówił, tak? I, I to jest moją pasją, to mówienie, ale potrzebowałem jeszcze mieć o czym mówić. Więc potrzebowałem mieć jeszcze pewne swoje życiowe doświadczenia, bo ja nie chciałem przeczytać jakiejś książki, nauczyć się na pamięć i odtwarzać tej książki na scenie, tak? Tylko ja potrzebowałem swój, mówić o swoich prawdach życiowych. Więc żeby mieć te prawdy, potrzebowałem jeszcze kilkadziesiąt lat zdobyć doświadczenia na plus i na minus, więc potrzebowałem dokonać pewnych wyborów, i dobrych wyborów, i kiepskich wyborów. Więc dokonywałem, będąc zaprogramowany tym oprogramowaniem wirusowym, podjąłem bardzo dużo złych wyborów. Niewłaś... Wyborów takich, które dały mi gorzkie owoce, które dały mi cierpienie. Były to często wybory z ego, z pragnień, tak? z chęci yy, rywalizacji. Z chęci ugrania sobie coś w tym życiu poprzez rozpychanie się łokciami, podkładanie komuś nogi, podkopywanie pod kogoś dołki, i mimo że jakieś sukcesy się pojawiały, ale to było niesmaczne i też się wiązało, te sukcesy wiązały się z cierpieniem. Na szczęście każdy z nas ma ten wewnętrzny głos, który często w tej gonitwie życiowej my nie dopuszczamy do siebie tego szeptu. To jest taki, ten wewnętrzny głos jest często szeptem, przychodzi też przy okazji pewnych znaków życiowych, takich przyjemnych, łagodnych znaków, ale jak idziemy w niewłaściwą stronę, to mamy pewne potknięcia, krawężniki, trzeszczące drzwi, skrzypiące, tak jak styropianem po szybie, to są znaki, że niekoniecznie w tamtą stronę, to są znaki od nas, od naszej wyższej jaźni, do, do nas, czyli będę mówił teraz per ty, to twoja wyższa jaźń poprzez znaki miłe albo takie ciężkie podpowiada ci, że idziesz w dobrą stronę albo w jakąś niewłaściwą stronę. Tak? I będziesz zwracał, od teraz zwracaj uwagi, uwagę na te znaki. Więc do, dotychczas dokonywaliśmy wyborów różnych i, i tych najczęściej takich słabych wyborów pod wpływem logicznego umysłu. Pod wpływem tych programów, bo, bo tak należy, bo tak mówili rodzice, tak mówili wychowankowie, bo tak jest logicznie, bo tak zostaliśmy wykształceni, to te wybory kończyły się często yy, kiepsko. Ale jeśli wybory dokonywaliśmy pod wpływem tego wewnętrznego głosu, który jest szeptem, w odróżnieniu od logicznego umysłu, który wrzeszczy głośno, tak, wprowadza w nas, w nie, nas w niepokój. To ten wewnętrzny głos mówi szeptem, mówi cichutko, ale mówi w łagodności, tak? I chciałbym, żebyście rozróżnili te dwa głosy, które macie w sobie, tak? Żebyście rozpoznali tego łobuziaczka, ten Twój umysł, który będzie Ciebie wkręcał w te różne rzeczy, będzie wrzeszczał, ale tak naprawdę uświadom sobie, jest on częścią Ciebie, tak? I go też należy pokochać. Ale uświadam sobie, że to jest taki kilkuletni dla pań, kilkuletnia dziewczynka, dla panów, kilkuletni chłopiec, łobuziaczek, który robi wszystko, żeby ściągnąć nas w takie miejsce, żebyście wy wdepnęli w coś nieprzyjemnego. Na przykład, będąc na spacerze, żebyście wdepnęli w psie guwinko, tak? <noise> Albo żebyście weszli w przestrzeń taką, żeby, żeby to będzie pole minowe i tam do, doświadczycie jakiej, jakiejś krzywdy, jakiegoś cierpienia. Umysł będzie miał logiczne argumenty, tak? Zgodne z wiedzą, którą macie wpojoną w waszych, w waszych umysłach, tak? Zgodnie z tym, co mówią ci wszyscy inni śpiący, że tak należy, tak? On będzie, on będzie tak mówił. Natomiast będziecie czuli niepokój i dostrzeżcie go. Już samo dostrzeżenie umysłu, widzę cię, mój kochany łobuziaczku, widzę cię, pogłasz go, wyobraź sobie, że to jest dziewczynka, chłopiec, kilka latek ma, Pogłaszcz go po, po główce, po tarmoś, po za uszko, tak? Widzę ciebie, mój łobuziaczku, słyszę ciebie, ale ja się... Ty nie będziesz mi rządził. Ja się nie wkręcam w to, co mówisz. Ty idź się tam baw, tak? Natomiast ja idę za głosem mojego serca. Tak? I gdy podjąłem kilka tych nielogicznych, ale z, wyborów pod wpływem tego szeptu, tak nielogicznych w momencie podejmowania, tak nielogicznych, że koledzy, którym powiedziałem później, bo jeszcze nie wiedziałem, że nie należy mówić, śmiali się ze mnie całymi tygodniami, że taką głupotę zrobiłem. Do momentu, gdy te decyzje nie przeobraziły się w nadzwyczajne owoce, a tym kolegom szczęki poopadały, tak? I kilka takich decyzji, i nagle człowiek jest ustawiony w życiu. Kilka dobrych decyzji, tych właściwych decyzji. Dlatego zachęcam, żeby iść za tym głosem, za tym wewnętrznym szeptem, tak nielogicznym, ale wprowadzi cię w taki... będziesz czuł taki błogi nastrój, w odróżnieniu od umysłu, który wrzeszczy i wprowadza ciebie w niepokój, że coś stracisz, tak? Albo, że możesz coś wiele wzyskać, tak? Natomiast tam są zawsze niepokoje, a tutaj masz błogi nastrój. Iść za tym, tak? Ja dzisiaj, gdy potrzebuję podjąć decyzję i się przy okazji dobrze zabawić, tak, to idę do tych moich kolegów wykształconych pod krawatami, w garniturach, wielkie umysły, wielkie, wielkie. Im coś mówię, konsultuję, mówię w ten sposób, że ja to tak sobie myślę, żebym to z, zrobił to tak i tak. I jeśli oni mówią, że to jest największa głupota i się śmieją, tak, to ja to dokładnie robię, bo wiem, że to jest właściwa droga, tak. No, ich umysły są wielkie, mój umysł kiedyś wchodził w sojusz z ich umysłami, kiedyś mieli wpływ na mnie. Dzisiaj konsultuję tylko i robię dokładnie odwrotnie. I też do tego będę Ciebie zachęcał, żebyś po prostu szedł za głosem serca i dokonywał dobrych wyborów. Natomiast tak, byliśmy programowani, że jesteśmy tylko i wyłącznie tym ciałem. I że mamy to jedno życie, w którym musimy sobie ugrać. Byliśmy programowani na formę, i ta forma została przyłączona do systemu narodowości polskiej, nadany został numer PESEL. Ta forma została przyłączona do, do systemu farmaceutycznego, bo zostały wszczepione jej tam pleśnie i grzyby, tak? i ta forma została przyłączona poprzez jakieś tam y, te sakramenty do jakiegoś tam systemu religijnego. I została w ten sposób zniewolona. Tak? Natomiast ty jesteś czymś więcej, i możesz, gdy sobie uświadomisz, że jesteś czymś więcej niż tylko ta forma, jesteś w stanie wyprowadzić tą formę na całkiem inne przestrzenie. Ale jeśli będziesz utożsamiał się tylko z formą, to nic się w twoim życiu nie zmieni, chyba że na gorsze. Tak? A świat się zmienia. A Ziemia się zmienia, dlatego że. Później powiem, dlaczego się Ziemia tak bardzo zmienia. Więc jesteś czymś więcej niż tylko to ciało, które ma w sobie ten umysł, ten system operacyjny. Tak, to ciało, które do zawiadywania tym ciałem jest, ten umysł z tymi programami, masz zmysły, które służą do, do smakowania tego życia. Tylko, że dotychczas te zmysły, zmysł dotyku, zamiast smakować takiego życia, doświadczał takiego życia, a ty tego nie chcesz, prawda? Masz zmysł wzroku, który chciał oglądać i chce piękne, piękne obrazy, piękne wizerunki, tak? Piękne formy, a dotychczas oglądał to, co oglądał, dlatego, że umysł został zaprogramowany wirusem. My rozpoznamy sobie to wszystko i transmutujemy to wszystko, to postrzeganie, tak? Żeby od tego momentu twoje oczy oglądały piękne rzeczy, żeby twoja Twój zmysł dotyku doświadczał przyjemnego, cudownego dotyku, żeby Twoje uszy tak, też doświadczały cudownych słów, miłych słów. To wszystko jest możliwe, aby do Ciebie przyszło, gdy się dowiesz, że rzeczywistość jest lustrzana. Ale do tego zmierzam. Twoje zmysły smaku i, i węchu też mogą rozkoszować się najpiękniejszymi y, doświadczeniami. Tak? I to jest tylko kwestia pewnego malutkiego przeprogramowania, ale trzeba sobie uświadomić, że nie jesteś tą formą, jesteś czymś więcej. Czym więc jesteś? Kim więc jesteś? Jesteś najwyższą istotą duchową. Jesteś istotą duchową, to to już pewnie wiesz i czułeś tylko to, że jesteś istotą duchową, to nawet jeden z tych systemów, który zniewala formę, to o tym mówił na co niedzielnych e, imprezkach, tak? Że jesteś trochę czymś więcej, ale w ten sposób też zniewalał tą cząstkę tej najwyższej istoty duchowej, zniewalał duszę i sobie też to rozpoznamy. Więc jesteś istotą duchową, ale jesteś jeszcze czymś więcej niż tylko istotą duchową, bo takich duszyczek jest nieskończona ilość. Jesteś najwyższą istotą duchową, jesteś źródłem, o czym mówi jednorodna teoria Pola. Dotychczas w fizyce ona mówiła, tak, jednorodna, jednorodna już samo to słowo mówi, że z jednego urodzone jest wszystko tak więc wszystko jest wypływając z jednego źródła, z jednej matki jest swoim bratem i siostrą i jest subtelnie ze wszystkim połączone czyli jednorodna teoria pola mówi o tym, że jest jeden prapoczątek, jedno źródło wszystkiego i nieskończona ilość części źródła i nijak jest dużo wzorów wyprowadzonych tak, na, na, na tą jednorodną teorię pola, jakieś wnioski. Nijak tobie to nie pomagało, że jest jakaś tam jednorodna teoria pola. Tak. Może pierwszy raz o tym słyszysz, może słyszałeś, ale nijak nie przekładało się to na jakość Twojego życia. A teraz, gdy sobie to uświadomisz, poczujesz i przejawisz tak, na tych trzech poziomach: uświadomienia, poczucia i przejawienia. Uświadomisz sobie to. I przejawienia w komunikacji. Uświadomisz sobie to, że tak jak ta jednorodna teoria Pola mówi o tym jednym źródle, z którego urodziło się wszystko, tak uświadom sobie, że to Ty jesteś tą najwyższą istotą duchową, to Ty jesteś tym, tym źródłem, to Ty jako istota duchowa jesteś tym prapoczątkiem wszystkiego, to Ty jako źródło. Bo dotychczas śpiąc utożsamiałeś siebie z formą tylko i wyłącznie z kropelką, ale to ty jako źródło jesteś tą najwyższą istotą duchową i dla doświadczeń podzieliłeś się na nieskończone ilości części duszyczek, które przyjęły różnorodne formy, nieskończone ilości form, tak? Ty jesteś tutaj w tym doświadczeniu, w formie ludzkiej, w odmianie żeńskiej albo męskiej. Obok Ciebie są jeszcze inne formy innych ludzi, wszystkich roślin, zwierząt, minerałów i przedmiotów. I trzeba sobie uświadomić to, że to też jesteś Ty, że to też jesteś Ty jako źródło. Wszystko, co Ciebie otacza, że to też jesteś Ty i subtelnie w tej przestrzeni takiej subtelnej, duchowej jesteś z tym wszystkim połączony. Tak? I w momencie, gdy, gdy sobie już tylko to uświadomisz i wchodzisz, w, jeśli czujesz taki błogi nastrój, tak, taki błogi stan, tak, to już poprzez test kinezjologiczny już sprawdzasz, czy to jest prawda, czy, czy fałsz. Tak. Ja będę ciebie wielokrotnie zachęcał do tego, żebyś w nic nie wierzył, co ja tutaj mówię. Ani ja, ani ktokolwiek, co mówi w tym świecie takim zewnętrznym. Bo jest świat zewnętrzny, tego, co z zewnątrz, Poprzez zmysł wzroku, słuchu, węchu dotyku i Twój świat wewnętrzny, gdzie Twoje źródło mówi wprost do Ciebie. tak? Docelowo będę Ciebie nakierowywał na to, żebyś wycofał swoją uwagę ze wszelkiego świata zewnętrznego, także i z tych wykładów, i z tych nagrań na YouTube, bo Ty będziesz miał stuprocentową prawdę od swojej wyższej jaźni. I wewnętrzne głosy, i znaki będziesz otrzymywał w formie drobnych, albo jeśli będziesz szedł w, w kierunku polaminowego, w formie mocnych takich zdarzeń. Tak? I patrz na te znaki. Idź za czuciem, a nie za logiką umysłu. Więc trzeba nam sobie uświadomić potrójny status, że jesteś nie tylko kropelką w odmianie żeńskiej albo męskiej, ale jesteś subtelnie połączony z oceanem kropelek, ze wszystkim, co jest. I jesteś jednocześnie źródłem rzeczy, I gdy to sobie uświadomisz, gdy to, gdy to poczujesz, a może już teraz czujesz, tak? Może czujesz lekko i błogo, może jakiś fajny dreszczyk gdzieś czujesz, to Twoja wyższa jaźń poprzez Twoje ciało podpowiada ci, że coś w tym może być, idź za tym, tak? Chyba, że czujesz zimno i źle się czujesz, tak? Może czujesz obciążenie tutaj na jelitach albo na splocie słonecznym to znak, że nie idź za tym, tak, idź za tym, co czujesz, tak? Więc jeśli już sobie to uświadomisz, to swoje potru, ten swój potrójny status, tak, jako źródła wszystkich rzeczy, jako oceanu kropelek i jako tej kropelki, którą tutaj jesteś i w której to się budzisz właśnie w tej chwili, gdy sobie to poczuj, uświadomisz, poczujesz to połączenie i następnie przejawisz to uczucie, w komunikacji z innymi częściami Ciebie, bo nie ma świata zewnętrznego, nie ma nic, co nie byłoby Tobą. Nie ma ich, innych, obcych, tak? To tylko jest wirus tam w tym starym świecie, że są jacyś inni, obcy i nam zagrażają. Nie ma nic, co byłoby Tobą. Wszystko jest Tobą. Wszystko jest Tobą, ze wszystkim jesteś połączony. Poczuj to. Uświadom sobie, poczuj to i przejaw w komunikacji. I teraz, jaka może być komunikacja? Komunikacja w tym starym świecie to była ciągle walka, rywalizacja, emocje, żal, złość, pretensja, nienawiść, pogarda, wstyd i żądanie: To ty się zmień, to twoja wina. Tak? Taka była forma komunikacji w starym świecie. Ale gdy ty teraz sobie już uświadamiasz, przechodząc do tej nowej rzeczywistości, że wszystko jest tobą. I wszyscy są tobą i nawet ten co dotychczas w tym starym świecie ciebie tak najbardziej denerwował i przez niego tyle cierpienia do ciebie przyszło, za chwilę sobie rozłożymy na czynniki pierwsze, co on czynił tobie, dlaczego on to tobie czynił, jeszcze do dzisiaj to czyni i za chwilę się to zakończy, tak? Ale ja za ciebie nic nie zrobię, tylko dostaniesz tutaj pewne narzędzia do pracy, do komunikacji z tymi osobami, które są dla ciebie tutaj w tym świecie tak zwanymi wrogami albo nie, nieprzyjaciółmi twoimi, tak? Z którymi dotychczas walczyłeś, uciekałeś, żądałeś, żeby się zmienił, obwiniałeś go o coś, krzyczałeś, płakałeś, a on się nie zmieniał. Może uciekłeś od niego, ale pojawił się w to miejsce taki sam albo gorszy, prawda? Natomiast dostaniesz tu narzędzie, stary świat zostawiamy, nienawidzieć nieprzyjaciół swoich i oko za oko, ząb za ząb, żeby się mścić, zostawiamy, a tutaj w tym nowym świecie, ja postaram Ci się udowodnić, że najlepsze, co możesz dla siebie zrobić, pokochać i pobłogosławić tego, który tam jest nazywany nieprzyjacielem, a ty już uświadamiasz sobie, że on jest częścią Ciebie, jest twoim bratem albo siostrą. Najlepsze, co możesz dla siebie zrobić, to pokochać go takiego, jakim jest, zaakceptować go takiego, jakim jest, i nie żądać, aby on się zmieniał. Bo gdy żądasz, żeby on się zmienił, to przechodzisz tutaj. Jeśli on ma się zmienić, trzeba uświadomić sobie, że jesteś ty w swojej formie i wszystko, co jest, jest w swoich formach, to jesteś ze wszystkim połączone i, i chodzi o pewną prawidłową komunikację. Z pewnymi ludźmi należy po skomunikować się tak, że stawiamy granice między. So ale widzimy, że jesteś Ty w sobie i Ty w nim. Tak? I pozwalamy sobie być sobą, wolnym od pijaństwa, łajdactwa, zdrad i kradzieży, tak? a pozwalamy innym być innymi. Jeśli chcą pić, proszę bardzo. Jeśli chcą kraść, proszę bardzo. Jeśli chcą się łajdaczyć, proszę bardzo. Pozwalamy sobie być sobą, a innym być innymi. Tak? To jest dopiero prawdziwa miłość i prawdziwa, pełna akceptacja. Pozwalamy innym częściom, innym formom, innym częściom siebie być takimi, jakimi potrzebują na, na swoim etapie. I trzeba nam się z nimi skomunikować poprzez postawienie granicy, specyficzne postawienie granicy. Dotychczas to było w krzyku albo w płaczu, w żądaniu, żeby to on się zmienił, i w ciągłej retoryce, że to jest jego wina, to jest jej wina, to jest ich wina. I dopóki ta retoryka będzie, i płacz, i krzyk, i żądania, żeby to na zewnątrz się zmieniło, to będzie cierpienie u ciebie, a ty nie chcesz tego cierpienia. Więc trzeba inaczej zacząć postrzegać i wszystko to się zakończy. I tylko potrzeba będzie się jeden raz skomunikować, z tymi osobami, które odgrywają rolę, bo tutaj są role katów i ofiar, tak? Kat, ofiara, ewentualnie obserwator układu kat, ofiara, tak? A tutaj już tego nie ma. Tu jest kat, ofiara i jakaś tam karma w związku z tym, a tutaj jest wyzwolenie się z tego wszystkiego. I żeby tutaj przejść, potrzeba sobie uświadomić ten potrójny status, że jesteś nie tylko formą w tej kropelce, ale przede wszystkim jesteś źródłem rzeczy, najwyższą istotą duchową, która podzieliła się na nieskończone ilości części siebie. I te części siebie powinny być w pięknym tańcu i wymianie energii. W takim pięknym tańcu, gdzie się wymieniamy energią, gdzie obdarowujemy siebie uśmiechami, miłymi słowami i wszystkim, co mamy najlepsze. Obdarowujemy siebie w szacunkiem, wdzięcznością, błogosławieństwem, miłością i akceptacją. Tak powinno być. A jak jest, tu w tym starym świecie nie ma tej wymiany takiej, tylko jest tak. Cały czas jest walka i trzecia zasada dynamiki walka, akcja i, i reakcja. A my wychodzimy poprzez to postrzeganie, wychodzimy z tego świata. Od tego momentu zachęcam, aby zaniechać walki, bo walcząc z kimkolwiek, z sobą walczysz. I cokolwiek czynisz innym, sobie czynisz, i to do, do ciebie wraca, bo każda z tych istot, która Ciebie otacza, jest Twoim lustrem. I to jest drugi najważniejszy punkt, żeby sobie uświadomić tą jedność ze wszystkim, i to połączenie i funkcję lustra w każdej formie, która Ciebie tutaj otacza. Każda forma, każdy człowiek jest Twoim lustrem. Każda roślina jest Twoim lustrem. Każde zwierzę jest Twoim lustrem. Każdy przedmiot, każdy minerał jest Twoim lustrem. Lustro masz dookoła, tak? To jest sferyczne lustro. Tak jak ten Bruce Lee w filmie Wejście Smoka, jak wszedł do tej komnaty, luster. Komnata, lustra była na, były na podłodze, na suficie i dookoła. I każdy Twój ruch powodował, że widziałeś, dostawałeś odbicie tego. Twojego ruchu. Ruch był tu. Obdarowujesz szacunkiem może pewnego łobuza i, i łajdaka, tak? I nie oczekuj, że od niego dostaniesz z powrotem to samo, ten szacunek, błogie słowo. Błogosławisz go, a on może wrzeszczeć, tak? Ale ty dostaniesz z drugiej strony, tak? Bo wszystko do nas, do nas wraca. Chodzi o to, żeby bez żadnego warunku, bez oczekiwania, że on odda nam to samo, tak? Gdy zdejmiemy oczekiwanie i bezwarunkowo będziemy w stanie ciągłego błogosławienia wszystkim i wszystkiemu, zmieniamy częstotliwość. Te dwa światy to są światy częstotliwości. One są w zasięgu każdego z nas, tylko że to są różne częstotliwości. Ten stary świat to jest częstotliwość emocji: żalu, złości, pretensji, nienawiści, pogardy, wstydu. To jest walka albo ucieczka ciągle. Tak? Jak już nie mamy siły walczyć, to jest podłączenie pod egregora, to trwoga i, i do zewnętrznego Boga, a nie ma nic wyższego od Ciebie. Jeśli jest coś wyższego od Ciebie, to, co uznajemy jako wyższe, od Ciebie jako źródło, to jest to podłączenie pod jakiegoś egregora, który tylko zaciera ręce mam owieczkę do dojenia i do strzyżenia. Chodzi o to, żeby wyjść w, z każdej koncepcji, z koncepcji, bo to, co nas trzyma w tym starym świecie, to są te koncepcje. Dualne koncepcje, że jest, są Polacy i Niemcy, albo Rosjanie, albo Żydzi, albo Ukraińcy, którzy nam zagrażają. I ci, którzy kupią tą koncepcję i zasilą tą koncepcję emocją, strachu, złości, nienawiści, to przedmiot tej retoryki, że ktoś nam zagraża, to, to ten człowiek będzie doświadczał tego zagrożenia, bo on to sobie zmaterializuje. Chodzi o to, żeby być ponad tymi podziałami, jakimikolwiek podziałami. Jesteś nie tylko Polakiem. Jesteś i Rosjaninem, i Niemcem, i Żydem, i Ukraińcem, i Romem, i każdym. I każdą rośliną, i każdym zwierzęciem. I poczuj to. Poczuj to po swoje źródlane pochodzenie. Poczuj to połączenie i przejawiaj to uczucie w komunikacji ze wszystkim. Chciałbym... Taki jest mój zamiar, tak? Aby ten dzień... Gdy już stąd wyjdziesz, z, tej, z tych dzisiejszych czterogodzinnych zajęć, żeby to był już ten dzień, chyba 17 marca, żeby dla ciebie to był ostatni dzień w tym starym świecie, taki jest mój zamiar i tak ja najlepiej jak potrafię wyłożę to, co trzeba, abyś dokonał przeprogramowania. Tak? I chcia, zamiarem moim jest, aby ten dzień dzisiejszy był pierwszym dniem. Twojego życia w tym nowym świecie. Natomiast ja za Ciebie nie, nie zrobię niczego, za wyjątkiem tego, że wyłożę tutaj i przepraktykujemy pewne rzeczy, tak? Bo Twoje sprawdzenie, Twój egzamin będzie na, na zewnątrz, tam, gdy wrócisz. Gdy wrócisz do swoich nauczycieli, egzaminatorów, tych, co Ciebie tam dotychczas wkur, wkurzali, tak? I jak się z nimi skomunikujesz? Czy po staremu? Złość, pretensja, nienawiść, krzyk, płacz. Czy po nowemu powiesz, że go kochasz? Kocham cię, drogi szefie, drogi kierowniku, drogi wspólniku, drogi mężu, droga żono. Jestem ci wdzięczny za wszystko, co dla mnie uczyniłeś. Dzięki tobie mogłem się obudzić. Przynosiłeś mi moje lekcje, pokazywałeś, co we mnie jest nieukochane. Ja od teraz to ukochuję. Dziękuję Ci za wszystko, jestem Ci wdzięczny. Akceptuję Ciebie takiego krzykacza, pijaka, łajdaka. Jak chcesz krzyczeć, to krzycz, ale ja już dziękuję, wychodzę z tej przestrzeni. Ja już tego nie potrzebuję, bo mam zjawisko ukochane i reprezentanta zjawiska w Twojej formie już mam ukochanego i błogosławionego. Ja Ciebie. Akceptuję takiego, jakim jesteś, i jak chcesz dalej kraść, to proszę bardzo, ale ja już nie potrzebuję tego. Jak chcesz dalej się łajdaczyć, proszę bardzo, idź, ale ja już nie potrzebuję tego. Masz tu dyszkę na, na piwko, tak? stówkę na łajdaczenie się, ale ja już nie potrzebuję tego. Tak? Komunikujemy się w łagodności, bo krzywdę sobie zrobimy, jeśli nakrzyczymy na inną część siebie. Która stoi dla nas z lustrem, jak będziemy ją kąsać ostrymi słowami, to jak nie od niej, to dostaniemy te same słowa z drugiej strony, od sąsiadki albo od koleżanki. Jak będziemy się boksować z kimkolwiek, to samo dostaniemy. Więc cokolwiek jest i nas otacza, tak, to wszystko to są części nas i od, od jakości naszej komunikacji nam się darzy albo nie darzy. Tak. Więc także i ta tablica jest częścią mnie. I mam do wyboru, mogę po staremu zasnąć i skomunikować się z nią tak, a co ty tutaj, taka, stoisz i boksować się, ale ona, będąc moim lustrem, ja jestem świadomy, że każdy boks, który do niej czy do kogokolwiek wysyłam, to do mnie to wraca. Tak? Więc ja wybieram, kochana tablicą, tak? Wybieram być głaskanym przez życie, wybieram to. Więc głaszczę wszystko i wszystkich, błogosławię wszystko i wszystkich. Co Ty zrobisz? Nie wiem. Zachęcam Ciebie do pewnego innego postrzegania już z tego świata i innej reakcji, tak? innej jakości komunikacji. Zanie, zachęcam, żeby zaniechać walki, zaniechać rywalizacji, zaniechać krytykowania, oceniania, jakichś tam plotek, jakichś takich dolnobiegunowych, słabych. Jakości komunikacji i wejść w taki stan, żeby wszystko i wszystkich bezwarunkowo błogosławić. W krótkim czasie zobaczycie owoce tego. Wszystko jest dla Ciebie lustrem i wróci do Ciebie to, co do, do innych wysyłasz. Tak? Więc hmm, podsumujemy sobie tą pierwszą karteczkę w ten sposób: kim jesteś? Dotychczas byłeś programowany tylko na kropelkę, na formę. Ale jesteś źródłem wszech rzeczy. Jesteś najwyższą istotą duchową, tak, w pewnej, yy, która podzieliła się, to źródło, ta najwyższa istota duchowa na nieskończonej ilości części siebie. Ty jesteś jednocześnie jedną z tych, kro, z tych kropelek w tym oceanie kropelek. Przyjęłaś, przybrałeś formę ludzką, ale jednocześnie twoi, Twoje inne bratnie duszyczki są roślinkami, zwierzętami. Innymi ludźmi, ludźmi w, w narodowości niemieckiej, rosyjskiej, tak, ukraińskiej lub też żydowskiej. Wszystko są Twoi bracia i siostry i trzeba nam sobie to uświadomić, że jesteś wszystkim. Uświadom to sobie, poczuj to sobie. To połączenie poczuj, tak, ten błogi stan poczuj i przejawiaj go w komunikacji. Obdarowuj wszystko i wszystkich uśmiechem. Życz miłego dnia. Wszystkiego, co najlepsze. Błogosław wszystko, tak? Szanuj wszystko i wszystkich. Akceptuj takimi, jakimi są, i błogosław. Czy to jest pijak, czy narkoman, czy łajdak, czy złodziej, błogosław. On odgrywa pewną rolę. Jeśli ciebie coś boli, to znaczy, że masz otwarty kontrakt z nim. Z tym pijakiem albo łajdakiem. Jak zamykać te kontrakty, sobie dzisiaj w dalszych częściach opowiemy. Więc, jak już masz to uczucie, które jest pochodną tego stanu połączenia, to przejawiaj to uczucie w komunikacji ze wszystkim, co jest. I do tego czasu, gdy byłeś zaprogramowany tylko na formę, że jest tam jakieś źródło, nic o tym nie wiedziałeś. Tak? Gdy byłeś zaprogramowany na formę, byłeś uwięziony, uwięziony poprzez koncepcję. Uwięziony na dwóch gęstościach, na dwóch częstotliwościach. My sobie tą częstotliwość zdefiniujemy tą czwartą, jako tą czwartą gęstość, jako długość, szerokość, wysokość i czas, który płynie w jednym kierunku od do. Tak? Tutaj byliśmy fo, jako duszyczki, kropelki z oceanu w formie w formie ludzkiej, tak? I doświadczaliśmy. Przyczyny i skutku. Tak? Przyczyna zawsze była od ciebie, ale jeśli byłeś zaprogramowany na walkę, na ucieczkę, to jak zasiałeś walkę, nawet jeśli wygrałeś, to kto mieczem wojuje, od miecza ginie. To też w pewnym momencie doświadczałeś porażek i cierpienia. Tak? I przychodził ktoś, kto był dla ciebie katem. Ty byłeś dla kogoś katem, ktoś dla ciebie katem. Takie siew i zbiór cały czas, nieświadomy, więc zaczęliśmy nienawidzieć innych, tak? I dopóki nienawidzieliśmy innych, dopóki byli jacyś inni, tak? Nieukochani. I odchodziliśmy z tego świata, bo forma już przestawała funkcjonować, bo w stanie nienawiści, w tej adrenalinie, w tym kortyzolu, to za długo forma nie pociągnie, tak? I odchodząc z tego świata, forma zniewolona nienawiści, gdy nie... nie u... Tym stanem nie miała stanu nieukochania, ukochania, tylko była w nienawiści, odchodząc w nienawiści do sąsiada, do sąsiadki, do żony, do męża, do teścia, do teściowej, do Niemców, do Rosjan, do Ukraińców, do Żydów, tak? Bo na przykład telewizja Trwam ciągle mówi tym osobom, co już tutaj są na końcu swojej formy, tak? Że, że są jacyś inni, a to ci politycy, a to te narody i nam zagrażają, a to Żydzi, a to Ukraińcy i podsyca te... te te koncepcje takiej nienawiści, tak, gdy nie osiągnęliśmy stanu ukochania w tej formie, bo tu jest najważniejszy czas, pobyt dla nas, że tu jest praca do wykonania w czwartej gęstości, to dusza splątana tą nienawiścią, tymi emocjami, opuszczając, była przejmowana, przechwytywana i znów wtłaczana w ciało. Tak? Dusza w ciele jest pewnym źródłem energii dla pewnych systemów egregorycznych, tak? które robią tu wszystko, że odgrywają pewne, pewne jak takie inscenizacje. Politycy odgrywają pewne inscenizacje i dzielą nas. Dzielą nas na, yy, na, na zwolenników PiSu albo na zwolenników Platformy, tak? na przykład w takim dużym uproszczeniu. Egregory religijne, pasożyty religijne dzielą nas na Y, chrześcijan i Muzułmanów na przykład, tak Egregory y, sportowe dzielą nas na zwolenników polskiej reprezentacji albo niemieckiej reprezentacji, tak? to mężczyźni bardziej podlegają tym, tym, tym podziałom i tym egregorom sportowym. Chodzi o to, dopóki jesteśmy podczepieni pod jakieś koncepcje i w przypadku koncepcji religijnej, jeśli jesteśmy załóżmy muzułmaninem, to ta duszyczka, która była w, y, sakramentami splątana z tą koncepcją, tak, tutaj w tej czwartej gęstości, wychodząc, ona nie, nie wraca do źródła, tylko jest przejmowana i zawracana, bo tutaj na wyjściu wychodzi załóżmy hologram Mahometa i Fatimy i mówi Chodź do mnie. A oni przez całe życie czytali, studiowali, tam y, brali udział w tych rytuałach, rozpoznają to i idą za tym, tak? Katolik odchodząc, a jeszcze jak ma to ostatnie namaszczenie, ksiądz na chwilę przed zmianą częstotliwości przyjdzie z tym krzyżem, namaści, przypomni, że tam za chwilę będzie Jezus i Maryja, to tam wychodzą hologramy Jezusa, Maryi, Archaniołów, Aniołów i przejmują duszyczkę i z powrotem wtrącają, wtłaczane jest ta duszyczka w ciało. Więc więzienie jest na dwóch gęstościach, na czwartej gęstości na piątej gęstości. Na czwartej gęstości dusza jest w formie, jest w ciele. Na piątej gęstości jest bez ciała fizycznego, tylko w tych subtelnych, ale nadal splątana jakimiś koncepcjami, tak, jakimiś uwikłaniami, wraca. I tak enty raz, jak wraca, każdy powrót, ten koło wrót, tak, to jest i nieuświadomienie sobie tego, kim się jest, to jest ciągle energia cierpienia, która idzie do egregorów energia wynikająca z koncepcji podziałów, z jakichkolwiek, jakichkolwiek koncepcji, dlatego nam trzeba wyjść z tego więzienia. Nie da się wyjść tu z piątej gęstości, bo praca jest do wykonania tu na czwartej. I Na czwartej gęstości trzeba nam wycofać uwagę ze wszelkich koncepcji tych w świecie zewnętrznym, a w świecie tym twoim lokalnym, w mikrofraktalu, w mikroświecie trzeba nam się rozmówić z tą ciemną, z tymi istotami, które nas kurzają, tak? Rozmówić się, uświadamiając sobie, że są częścią ciebie, są, są tobą, odgrywają pewne role, przynoszą ci tak naprawdę twoje własne plony, bo wszystko to, co do ciebie przychodzi, sam komuś kiedyś uczyniłeś w tym lub w poprzednim, w poprzednim przejawieniu, ale tutaj wszystko jest wymazywane gumką, ty nie pamiętasz co uczyniłeś, co tobie zostało uczynione. Tak? Pewne mocne zapisy są i przy... Przechodzisz z nimi, ale masz niepamięć, co robiłeś, co, co zrobiłeś i co potrzebujesz, bo co się sieje, to się zbiera, tak? co naważysz, to musisz wypić. Tu jest zależność przyczynowo-skutkowa. Przyczyna jest zawsze od ciebie i skutek zawsze wraca do ciebie, tylko o przyczynach nie pamiętasz, bo czasami były w poprzednim przejawieniu, tak? w poprzednim życiu, w poprzedniej formie. Ale to, co masz do zebrania w tej formie, gdy się robisz, masz tu zapisane wszystko. I w gwiazdach, tych astrologicznych układach, i w imieniu, i w nazwisku, jest to tutaj zapisane. Tak? I nie, nie, nie trzeba studiować tych gwiazd, tak? ani tej numerologii czy astrologii, tylko trzeba tobie ukochać, nieukochane ukochać i pobłogosławić wszystko to, co przychodzi w tu i teraz. Bo niektórzy mówią: A ja Ciebie cofnę do poprzedniego życia, zregresuję Ciebie, tak? I tam podziałamy. To nie tędy droga. To tu, tu, w tu i teraz jest działanie do wykonania: poprzez pokochanie nieukochanego, poprzez pokochanie tej ciemnej strony. I do tego zmierzamy, żeby przygotowujemy fundament pewnej wiedzy. Pod pewne narzędzia, które będą Wam tutaj przekazane. My troszeczkę wypraktykujemy te narzędzia, ale główna twoja praktyka będzie dziś wieczorem sobie popraktykujesz. To będzie jedno zadanie domowe wieczorkiem, zanim zaśniesz, praca ze zmysłami wewnętrznymi. Druga praktyka i zadanie domowe, właściwie nie domowe, tylko w drodze do domu. To będzie od wyjścia stąd do Twojego domu, co będziesz czynił. Gdybym zapomniał w ostatniej części, to mi przypomnijcie o tym zadaniu domowym. Natomiast naszym zadaniem jest tu w czwartej gęstości, gdy mamy to ciało fizyczne, obudzić się, wycofać swoją uwagę i zaangażowanie ze wszelkich koncepcji, z wszelkich form, z wszelkich koncepcji i egregorów, i ukochać nieukochane, czyli roz rozmówić się z pewnymi osobami. Yy, i pobłogosławić pewne zjawiska. I wtedy już tu masz raj na ziemi, tu, w czwartej gęstości, przechodzisz tam i masz raj na ziemi, doświadczasz wszystkiego co najlepsze, tak? I potem już wychodzisz z tej gry, nie wchodzisz tu, tylko idziesz już wyżej, idziesz dalej na pewne inne plansze, albo do źródła, tego nie wiem. Natomiast wiem, że mamy tutaj do wykonania pewną pracę. Każdy z nas i nikt za ciebie nic nie zrobi. Żaden regreser, cofając Ciebie do poprzedniego, to nie tędy droga do poprzedniego życia. Żaden ustawiarz, gdzie Cię tam poustawia, poprzestawia, podpina, podopina, jeśli ktoś za Ciebie ma coś zrobić, to jest nie tędy droga, że ktoś za Ciebie coś. Tylko Ty sam świadomie pozamykasz wszystkie kontrakty w tu i teraz. Tak? Narzędziami, które zostaną Tobie odkryte i przekazane. W następnych częściach. Także wdzięczność za, za uwagę w tej pierwszej części, gdzie budujemy fundament pewnej wiedzy i zapraszam po przerwie do drugiej części.